Siemanko wszystkim. Siemanko. Witamy z łowiska Mississippi. Mamy dzisiaj 25 czerwca. Przyjechaliśmy tutaj na tygodniową zasiadkę. Dokładnie do 2 lipca. Przed nami 7 pełnych dób. Dopiero co przyjechaliśmy. Zaczynamy znosić rzeczy. No i przejdziemy do losowania stron, bo zrobimy to za pomocą monety. Także co, Piotrek, dawaj monetę, losujemy strony. Moneta jest polskie 2 złote. I zapraszamy. Co wybierasz? Wybieram orzełka. Orzełka? No, orzełek. To będzie orzeł, zawsze wypada orzeł. 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 Ja wybieram. Którą stronę chciałbyś? Ja którą bym chciał? No. W sumie to jest mi to obojętnie, ale wolałbym lewą. No to twoja lewa, moja prawa. Super. Zadowolony? To się okaże, nie? Zobaczymy, no. Zapraszamy, my się zabieramy za rozkładanie całego majdanu, chociaż nie mamy go za wiele, a i tak jest go wiele. I co? Pontony, sądowanie, robienie zestawów, ale to wszystko wam pokażemy w tym materiale. Także do zobaczenia. Ciełka. Lecimy. Lecimy sądować. Zobaczymy, co tu ciekawego mamy. Zobaczymy, co twoja strona tutaj skrywa. 25 stopni wody przy powierzchni oczywiście. No dobra, Piotrek, to opowiedz, czego szukasz, czego oczekujesz. Gdzie byś chciał łowić? W sumie jedną wędkę na pewno chcę położyć na naszej linii brzegowej. Już tutaj widzę cały pas pięknych, teraz mnie popraw, grążeli czy lili? Grążele. Grążele, bo są żółte. Tak, tak jest, zgadza się. Czyli to są grążele. No co, no zaraz postukamy trochę, zobaczymy, czy to jest w ogóle miękko, czy twardo, aczkolwiek ja już widzę po zejściu tamtym naszym, że jest piaseczek, więc będą raczej twarde miejsca, może gdzieniegdzie jakiś namułek się znajdzie. Jest też, widzę, piękna rdestnica, ja tak uwielbiam łowić w rdestnicy, jeszcze połączona z grążelami lub liliami, to są no, wspaniałe miejsca, jeśli chodzi o obytowanie karpi. Zobaczymy, jak ten spadek tutaj jest, bo już widzę, że tutaj jest 1,8, no, ale to płyniemy wzdłuż brzegu, czyli to będzie cały czas pokazywać jako płasko. Jak odpłyniemy sobie na pewno od brzegu, no to będzie jakiś spadek. Zobaczymy, czy jest on ostry, czy za chwilę się zatrzyma. Wiemy mniej więcej, że na środku jest do 4 metrów. Wydaje mi się, że tutaj raczej nie będzie aż tyle, bo to jest akurat najwęższy, jeden z węższych części zbiornika. Dlatego uważam, że tutaj nie będzie tak głęboko na środku, no ale na pewno jedno jest pewne, że jest to jezioro rynnowe, także będzie ładnie schodzić do środka, a też nie jest jakieś super głębokie, żeby... O, jak widać, zejście nie jest ostre, aczkolwiek dużo mamy właśnie tych wszystkich. Słońce za bardzo świeci. Nie widać? No, odbija słońce się od panelu. No, ale dobrze, ile mamy? 2 metry, 5 metrów od brzegu. No i... ten... Zejście jest łagodne, to może widać. O, tu mamy jakąś drobnicę. Tak, tutaj fajne miejsca, nie? 2-1, 2-2. No. Tak, tylko pytanie, czy skupić się na właśnie bardzo blisko na grążalach? Czy odsunąć się od nich? Czy odsunąć się od nich? Ja lubię łowić blisko. Jeszcze szczególnie jak teraz jest tak ciepło, uważam, że to jest super. Zobacz, tutaj się nawet wyrównało fajnie. 2-2, 2-3. Tak, ja mówiłem, że tutaj na pewno nie będzie. Także nie ma spadków mocnych. Ja jak byłem... Półtora roku temu, jak byłem na dwójce, to ten spadek był bardzo mocny, tak, nie? No, tam, znaczy wiesz, no też nie ma co do porównania tam na przykład takiego Wygonina, Miłoszewa, czy... Nie, nie, no ja porównuję tą samą wodę, tylko nawet, że inne stanowisko, tak, nie? No, nawet Smolno jest zupełnie inne. Zróżnicowane wszędzie. Spadł bardzo ostry, no bo najgłębsze
miejsca są w granicach 10–12 metrów. Tutaj będziemy mieli na środku max 2,5 z tego co już widzę. Także no, te zejścia są bardzo łagodne. No i teraz kwestia właśnie, myślę, postukać, popatrzeć co jest tam w tych, wśród tych grążeli. Tutaj jest spokój, cisza, tędy nikt nie chodzi, więc ta ryba na pewno liniami brzegowymi się przemieszcza. No właśnie. Ale też nie jest powiedziane, że właśnie przy tym przesmyku, który tam jest, jakby do następnej części tego zbiornika i do ostatniego stanowiska, że przy tym przesmyku no, warto będzie postawić, nie? Tak, zgadza się. Bo myślę, że to jest dobre miejsce. Przesmyki zawsze zwiastują migrowanie ryb z jednej części zbiornika do drugiej i uważam, że no tam też na pewno będzie trzeba pomyśleć. No nic, ja sobie wezmę sztycę, już mam bolta przygotowanego, bo myślę, że patrząc na... Tutaj mamy 1,7 metra, także bez problemu dosięgniesz. 1,7, no ale tak sobie mówię, i ładnie. W takich oczkach. Co? Słyszę piaseczek. No, tutaj piękne miejsce. Jest twarde. Są jakieś korzenie. O, chyba drzewo. Tak, tutaj chyba jest jakieś drzewo, ale ogólnie no, tu jest dosyć twarde. Na brzegu jest mnóstwo muszli, także ja uważam, że tutaj też tych muszli będzie dużo. O, ale tu słuchaj, to nawet widać. Jest tego od groma tutaj. Tutaj na tej wodzie tego nie brakuje. Tu nawet nie trzeba nawet za dużo stukać i obstukiwać, bo tu nawet widać białe dno, czyli to zwiastuje piaseczek. Woda już raczej przekwitła, także też jest brudna. Myślę, że tak. Zamęcona troszkę. Ale ten piasek no, przebija się. Czyli co, jak jest większość piasku, no to ja jestem skłonny szukać miękkich miejsc, jeżeli takie by się znalazły, nie? Jeżeli jest wszędzie muł, to z kolei trochę się staram stawiać na jakichś granicach. Jeżeli się uda znaleźć coś twardego, to twardy z miękkim. Aczkolwiek no, ja jestem wyznawcą stawiania w mule, no bo w mule uważam, że są jakieś żyjątka, robaki, naturalny pokarm. No i ta ryba tam ryje, nie? No tak, no jeżeli na całym zbiorniku jest beton, no to oczywiście ta ryba jest przyzwyczajona, ale jak tylko jest jakaś możliwość, żeby położyć... O, a tutaj już mamy masełka. Miękko? No, czyli coś, co... Szukasz, co ci się podoba. Tak, i tutaj jest taki fajny muł, on jest niby miękki, ale to jest dosłownie z jakichś 10 cm. To jest bardzo fajne miejsce. Nic tu nie czuję, żeby coś były jakieś przeszkody. 1,6. Bardzo fajne miejsce. Jakiś azymut, ja nic też nie zaznaczam, szczególnie na takiej wodzie markerami nie. Na pewno nie. Też nie zabrałem. O, jest suche drzewo, proszę. Mamy piękny azymut. Tak. Wyróżnia się. Ja markerów w ogóle tyczkowych nie stawiam. Jak już jestem na otwartej wodzie, typu jakaś wirownia, to korzystam z GPS-a. Nie jestem zwolennikiem stawiania markerów. No i powiem ci, że tutaj jest jedno z fajniejszych miejsc, no to jest dopiero pierwsze miejsce, także... Ale no, już coś jest. Wstępnie już coś mamy. Teraz pewnie płyniemy na ten przesmyk. Tam będziesz szukał drugiej miejscówki i pewnie pod tutaj, drugim brzegiem trzeciej. Tutaj widzę też fajny kołek. To też na pewno obok niego sobie obstukam. Płyniemy tam na ten przesmyk. No i na spokojnie. Nawet silnika nie używam teraz, bo to nie ma sensu. Zapływam sobie gdzie chcę, powolutku, pomału. No wiatr mamy dobry. Wiatr mamy dobry, tylko akurat do sądowania średni. No tak, i do wywózki. Jeśli ty trzymasz kamerę, zawsze jak pływamy w dwójkę, to jeden wysuje, drugi stuka i nie ma tego problemu. Teraz się nie musiał.
specjalnie zatrzymywać. Ale tutaj na potrzeby filmu. Tutaj pewnie też chcesz zbadać, co? Tak, tak. No jest tutaj też jakiś punkt zaczepny. Jest jakiś punkt zaczepny. Tutaj masz miejsce charakterystyczne. 1,2, 1,4, 3, tak. No i też jest wyczuwalny, lekki na mułek. Ale szła twardziej, nie? Nie, też tak dosłownie z tyle i potem jest twardo, nie? No ale ten namułek naprawdę jest bardzo, bardzo... O, i tutaj się zaczyna już coraz twardsze, coraz wyżej. To już się zaczyna coraz twardsze. Coraz płytniej. O, tu jeszcze trochę. No powiem ci, że te miejsce wydaje mi się dużo łatwiejsze do położenia zestawów niż dwójka, na której ja byłem. Tak porównuję, bo byłem na tej dwójce. Ty byłeś na pięknym, tak? Czyli za tym przesmykiem byłeś. Nie. Ja tam nigdy nie byłem. Ja byłem na starej czwórce, to było jeszcze 4 lata. 3 lata. Czyli na prawo od nas. Tak, to było tam, gdzie. Tam. No, teraz już nie będzie widać. No. Tam, gdzie nasi sąsiedzi siedzą. Okej. Okay. Tu jeszcze wtedy nie było tych namiotów. Stanowiska były takie dzikie. Mówiliśmy sobie. Mieliśmy obozowisko ze swoimi namiotami, ze swoimi łóżkami. No teraz jest wygodnie, aczkolwiek już nie jest tak dziko. No ale Czarek taką miał wizję, tak chciał zrobić na wszystkich swoich łowiskach. Trzech, przypomnijmy, Smolno, Mississippi, tutaj gdzie się znajdujemy, no i VIP, gdzie możemy łowić sami kompletnie na jednym stanowisku. Na 12 hektarach. Tak. A tutaj jest takie, można powiedzieć, na pograniczu. Tutaj jest tak, jak mówisz, że jest tak naprawdę jest bardzo mało tego namułku i zaraz jest twarde. I powiem ci, że tu też jest ciekawe miejsce. No bardzo ciekawe. 1,2 metra, takie płytsze miejsce. O, tu już kompletnie wychodzi. No to ja bym właśnie, tu widać idealną granicę, gdzie jest twarde. Prawie beton, no może beton nie, taki żwirek, piaseczek i zaczyna się robić takie fajne, miękkie. Nie ma jakiegoś ostrego spadu, także spokojnie, a to już w ogóle jest super azymut. Punkt zaczepny. A tak naprawdę no nie widzę, więc to jest taka jedna pojedyncza gałąź, także też ryba nie powinna tutaj jakoś mocno nam naszkodzić, jeżeli nawet by się pozawijała gdzieś tutaj. No ten brzeg dominują grążele, a drugi brzeg dominują stare powalone drzewa. Tam będzie już inna historia w ogóle, ale do tego dopłyniemy za chwilę. No co, no mamy pomału to, czego nie lubię, czyli coraz więcej fajnych miejscówek. Tylko jeden. Zaczyna dylemat. Tak, a tylko jeden zestaw do położenia. No zobaczymy. A tam co, butelka? No ale zanim tutaj przyjechaliśmy, to już wiedzieliśmy, że jak przyjedziemy, nieważne kto będzie miał jaką stronę, będzie miał dylemat, gdzie położyć zestawy, nie? Bo można położyć go tu, można tam. No tak, tutaj jest tyle możliwości, że głowa mała, jest tak? Jest mnóstwo możliwości. No ja właśnie patrzę tutaj, jak widzimy te grążele, desnicę, no to te oczka takie, no to jest jednak w samym tak centrum położyć, no to też ten zestaw jest tak jakby w środku, ta ryba, nawet jak jest ostrożna, no to gdzieś tam się kręci. No zobaczymy, no przed nami trochę połowili, ale leszcze, jednego karpia wyciągnęli. 4 doby byli, tak? Od niedzieli do czwartku. Od czwartku do niedzieli, dzisiaj z niedzieli. Aha, od czwartku do niedzieli. Tak, no byli 4 doby, no. No zobaczymy, no my jesteś. No nawet może 3. Po prawej stronie też chłopacy 2 leszcze złowili, 2 karpie podobno spieli od wczoraj, także no coś tam niby się dzieje. No ale my zawsze przyjeżdżamy na ryby, nie łowią, nie biorą, a my robimy swoje, nie? Robimy swoje, nie przejmujemy się tym. Aczkolwiek fajna informacja, bo chciałem łowić troszeczkę inaczej. Powiedzmy trochę drobniej, oczywiście też nie mówię tutaj o jakichś paprochach, bo nie jesteśmy w Anglii, żeby łowić na paprochy, to nie są takie wody. Powiedzmy, miałem inną wizję, trochę też peletów chciałem wrzucić. W Holandii też się nie łowi na paprochy, dodam. Okej. Ale no po tej informacji, przydatna informacja, fajnie. No bo jednak kaliber, jestem przygotowany, mam dosyć
dosyć poważny. O, tu. A tu chciałem szybko powiedzieć, że Piotrek zaraz będzie miał trzecią miejscówkę i już o tamtych dwóch zapomni. Bo tutaj też wygląda tutaj bardzo ten, ciekawie. Tutaj się zrobił raz, aczkolwiek jest jeszcze płycej, metr. Jest więcej mułu i muł jest taki... No metr głębokości, taki, a dosyć ta sztyca tak. Tam się... Muł jest taki mazisty, taki... No, nie jest plisty, jest mazisty. Mhm. No, tu też jest ciekawe miejsce. Pokaż w ogóle, dokąd sztyca dotyka. I ile w tej sztycy wchodzi? Tyle sztycy, dotyka, tak? A pokaż jak wchodzi? No mięciutko, nie? No. I mógłbyś wkładać i wkładać, nie? Ale ja takie miejsca lubię. No, w takich na miejscach. Na VIP-ie kładłem jeszcze w bardziej miękki muł. To było mniej wody niż muł. Muł by było więcej niż wody. To już sonda nawet nie pokazywała. I ryby nam tam wychodziły. Wstałem, chciałem zobaczyć, czy zobaczymy jakiegoś karpia. Może gdzieś się tu wygrzewa. Ale niestety nic nie widać. Zaraz się okaże, że mój plan na jedną wędkę przy tym brzegu się zmieni i będę miał dwie. Na tym brzegu dwie wędki, ale no dobrze, no jest ciekawie. Z tego delikatnie wypłynąć. Dobra, lecimy na przesmyk. Przesmyk coraz bliżej. Lecimy tam. Tak jak mówiliśmy, przepłynęliśmy na ten przesmyk. My już tam sobie na szybko zbadaliśmy. Jest bardzo płytko, nawet pół metra. Co nie znaczy oczywiście, że tam nie ma ryb, ale na razie się nie chcę skupić na aż tak płytkich miejscach. Ale jesteśmy już przy pierwszych drzewach. Już też wstępnie po drodze tutaj Dawid stukał. Było bardzo podobnie jak na tej ostatniej miejscówce, czyli z jakiegoś pół metra takiego mazistego mułu. I znaleźliśmy miejsce, gdzie ten muł zaczyna być go coraz mniej i zaczyna wychodzić do takiego namułku. Dodatkowo już obstukaliśmy i wiemy, że mimo, że są drzewa, to w wodzie nie mamy żadnych gałęzi. Także miejscówka jest bardzo ciekawa, mogę wam pokazać. Tak, jest około 1,2-1,3 metra i dosłownie kawałek sztyca nam wchodzi i mamy twardo. Także będziemy mieli już dwa różne miejsca o różnych głębokościach, aczkolwiek nie ma jakiejś dużej różnicy, tam jest metr, tu będzie około 1,20-1,30 metr, ale tam mamy bardzo dużo mułu, tutaj tego mułu jest mniej, także fajnie, jeżeli jest taka możliwość, wybierajcie sobie na łowisku na początek różne miejsca, a później, jeżeli nie wiem, zacznie wam powiedzmy wyjeżdżać ryba za rybą z jednej głębokości, to można pomyśleć, żeby te jeden kij na przykład, albo znowu potem trzeci, zmienić sobie na tą głębokość, albo na tą stronę, albo po prostu na miejsce podobne do tego, gdzie wychodzą wam ryby. My zaczynamy z miejsc takich, żeby były trzy różne miejsca. No i co, płyniemy dalej. Tam to już jest prawdziwy las zatopionych drzew, uschniętych. No i zobaczymy, co nam sonda pokaże, a przede wszystkim nasza sztyca. To jest najbardziej ciekawe, co tam na tym dnie się kryje. O, jesteśmy już mniej więcej naprzeciwko naszego namiotu w tych drzewach powalonych. No bardzo naprzeciwko. No prawie, no ale już jesteśmy dużo, dużo bliżej niż byliśmy. I w sumie tak jak sobie trochę nawet zamarzyłem, bo jesteś w końcu trochę głębiej, jest tak mniej więcej 1,7-1,8. Nie chcę też wchodzić mocno w te drzewa, nawet nie wiem, czy byśmy dali radę, bo jest bardzo dużo gałęzi. Nie, no tu pod wodą. Aha, tutaj widać. Tak, od razu pewnie trafiłeś w drzewo. No nie, tutaj jestem akurat. Ale tam, w tym twardym miejscu, za Piotrkiem, tam jest bardzo ciekawie. Przytrzymaj proszę. Tak, no tutaj jest akurat gałęzi bardzo dużo, ale byliśmy przed chwilą, zanim włączyliśmy kamerę. Było tak kawałek tutaj pomiędzy tym jednym wystającym, tak, a tym tak, drugim. Tak. I tutaj było naprawdę
O ile drobnicy? 1,7, 1,8. No i ten muł jest tutaj, ale. Tak, ale nie ma go dużo. Bardzo fajnie wygląda. Nie jest tak jak na drugiej stronie, na przesmyku. Jest taki delikatny. Cokolwiek tutaj coś jest. Ale tutaj już. No, proszę. No i tak 1,7, cała sztyca wchodzi, plus jeszcze trochę ręki trzeba włożyć. Na środku, jak płynęliśmy, w zasadzie najgłębiej jest bardzo blisko naszego namiotu. I potem trochę do środka, jest akurat ostry spad i 2,7 to było max, co tutaj znaleźliśmy. Podejrzewam, że Dawid na swojej miejscówce będzie miał głębiej na środku, ale na środku się nie skupiamy. O, niestety nas zwiało. O, 1,5 metra. Tutaj są nawet, tu są twarde miejsca. 1,5 metra tutaj masz. No ale jest taka wnęka ciekawa. To już się zbliżamy do drzewa. No tu już jesteśmy w drzewach. Ale tutaj pomiędzy jednymi grązelami a drugimi jest bardzo ciekawe miejsce. Fakt, że jest ryzykowne, no ale jak to się mówi, gdzie patyki, tam wyniki, także... Także co, trzecia miejscówka chyba trzecia tutaj, miejscówka, tak? No, jeszcze są z daleka wyglądające ciekawe miejsca, także popłyniemy. Tutaj nie ma co się spieszyć, jesteśmy cały tydzień, więc... Tak, no bardzo poważnie traktujemy te sondowanie. Ważne, żeby... I wywózkę na pewno tak, też. Bo to potem... Ja wolę znaleźć sobie więcej miejsc od razu. Niż potem później. Tak, niż później pływać po tych zestawach, kombinować i tak dalej. Więc. I wiedzieć też, jakie masz alternatywy, tak? No dokładnie, o to chodzi, nie? Ale no tutaj podoba mi się. I myślę, że to będzie jeden tutaj z faworytów na tej stronie, więc. No spójrzcie, jak takie miejsca mogłyby się nie podobać? Nam się podobają, a karpią tym bardziej. Też. Jeszcze trzeba wygrać walkę w takiej miejscówce, jak nam weźmie ryba, no ale tym to już się będziemy przejmować po braniu. Zgadza się. Jesteśmy właśnie po sondowaniu mojej strony. Jak widać, sam środek, na drugiej stronie jest namiot. Tutaj taka nasza umowna granica, aczkolwiek nie będziemy się też jej jakoś kurczowo trzymać. Dwie zupełnie inne strony. Strona tam, gdzie mamy namiot, muł, grążele, rdestnica, płytko, tak metr, 1,20 m maksymalnie. Znalazłem po drodze trzy miejsca. Najbardziej spodobało mi się ostatnie, jest tam najwięcej grążeli, najwięcej rdestnicy. Bardzo taki mazisty, głęboki muł. Około nawet pół metra sztyca wchodzi. I to tak na metrze głębokości. Druga miejscówka blisko przesmyku, aczkolwiek nie w samym przesmyku, bo tam było bardzo płytko, nawet do, tylko do pół metra dochodziło. Także takiego płytkiego miejsca teraz nie chciałem. Znaleźliśmy miejsce no, jakieś 50 metrów od przesmyku, więc ta ryba i tak, jeżeli tam migruje, to i tak myślę, że tą stroną chodzi. Już tam jakieś drzewa się pojawiają. I tam miejsce na 1,3 i wyjście z głębokiego, z takiego grubego mułu do takiego 10 cm na granicy z twardym. Inne miejsce, inna charakterystyka. A teraz jesteśmy przy tych drzewach. Tutaj jest głębiej, głębokości tak do 2 metry, 1,8, 1,7. I twardo, w większości twardo, na granicy 2 metrów zaczyna się na mułek, ale im bliżej drzew, tym jest twardo i chcę trzeci zestaw położyć na tym twardym, już będzie trzecia miejscówka zupełnie inna, tak 1,7, 1,8 metra, no można powiedzieć, że na betonie, porównując drugą stronę, tak, to jest prawie beton, ale żwirek ładnie, tak fajnie. Fajny ten odgłos, jak sztycą sobie
stukamy, wiecie jaki ten dźwięk jest, taki bardzo charakterystyczny. Także co, to co chciałem, trzy zupełnie inne miejsca, trzy inne głębokości, chociaż no tutaj nie ma jakichś wielkich różnic, ale trzy różne charakterystyki dna, o to mi chodziło. No i co, no... Wracamy na brzeg. Wracamy na brzeg, zaczynamy sondować stronę Dawida i pomału myślimy o tym, co tutaj zakładać na włosy. Tak jest. Także wracamy na brzeg i działamy dalej. Jesteśmy na pierwszej miejscówce u mnie, z mojej strony. Powiem wam, że już jest duża różnica, jak u Piotrka, bo spady są bardzo mocne od samego brzegu do nawet 2,5 metra, będąc kilka metrów od brzegu. Pomiędzy tutaj starymi pomostami, starymi zwalonymi drzewami, jesteśmy, nie wiem, 5 metrów dobrych od brzegu, a Dipper nam pokazuje 2,3 metra. Także bardzo mi się podoba już pierwsza miejscówka i myślę, że to będzie moja pierwsza miejscówka. I co? Tak to wygląda, podwodny las dookoła. Tutaj taka luka. 2,4 metra, no. Zupełnie inaczej niż u Piotrka. Także jest fajnie, płyniemy zobaczyć pod te suche drzewo tam. Pokaż te drzewo tam dalej, może będzie widać. Płyniemy tam, zobaczymy. Tam będę próbował znaleźć swoją drugą miejscówkę, a trzecią gdzieś w naszym brzegu, tak? Na naszym brzegu. Tam poszukamy trzeciej miejscówki. Także lecimy pod to suche drzewo. Już prawie na drugiej miejscówce, na tym suchym, przewalonym drzewie. Po drodze mieliśmy 3,3 metra. Aktualnie zbliżając się do tego drzewa mamy 3 metry. Podpłyniemy jeszcze troszkę bliżej. No tak sobie ustaliliśmy to jako granicę, nie? Myślę, że to fajne. Tak. Tam widać w oddali stanowisko. Ale zabił mnie, nie pamiętam jak się... Również. Stara czwórka, to jest stara czwórka. Wiem, że ja tam byłem 3 lata temu. No nie było tych platform, nie było tych namiotów, było zupełnie inaczej. Ale tego drzewa nie pamiętam, także to jest jakiś, no może nie świeży temat, bo widać, że jest mocno uschnięte. Ale nie było tego drzewa zwalonego. No i powiem wam już, że to raczej będzie moja druga miejscówka, bo cały czas pokazuje 3 metry. No jest na pewno twardo. W miarę płasko podpłyniemy troszkę do brzegu, zobaczymy jak to tak się wypłyca. Podpłyń do brzegu, ja pamiętam jak byliśmy wtedy, to była taka fajna, był spad, była półka i był znowu spadek, więc może to będzie tutaj też coś podobnego, a takie półki no to są jednak, jak to się mówi, bankówki. 2,9. Bardzo powoli się wypłyca. Aha, czyli, no, 2,8. Czyli będzie po prostu jeden tylko ostry spad chyba, nie? Tu jest tak samo mocny spad i szybkie wypłycenie. Także na 3 metrach tutaj pod tym drzewem. No, całkiem pod nie będę stawiał, bo wiadomo, tam cały czas coś leci z tego drzewa, na pewno jakieś gałęzie na dnie jeszcze leżą. Ale w takiej odległości jak jestem teraz, myślę, że śmiało mogę kłaść tutaj zestawy. Dipper mi tutaj pokazuje naprawdę płaskie dno, czyste. Także na takiej wysokości, na 3 metrach, będzie znajdowała się moja druga miejscówka. Płyniemy na trzecią miejscówkę. Już po... No, ta miejscówka też jest na naszym brzegu. Ale płyniemy tam bardziej pod te suche, stare, zwalone drzewa. No i by się wydawało, że na drugi brzeg mamy tak blisko. Ale tutaj te miejscówki, jak teraz wzdłuż brzegu popłyniemy, no to jakieś 150 metrów, no, może być, tu, nie? Tu, tak, tutaj do twojego, 150. Do twojego zwalonego drzewa, także... Tutaj już będzie troszkę trzeba pedałować, ale też taka ostoja ciszy tutaj jest, nie? Tak w połowie drogi do kolejnego stanowiska. Oni widać, że obławiają po żyłkach drugi brzeg wszyscy. Bo to widać stąd, jeden ma pomarańczową żyłkę. Tak, tak. Także widać.
ale warto zaznaczyć i to no, jest, można się powtarzać wiele razy, jaka jest dwie różne strony nasze, tak. Jak jest zupełnie urozmaicenie, nie? Co naprawdę jest bardzo ciekawe. No różnią się, nie? Różnią się bardzo i tym dnem, i głębokościami, i spadkiem. Chociaż te twoje dwie miejscówki są bardzo podobne, ale ta trzecia twoja miejscówka jest no już zupełnie inna, nie? No ale można powiedzieć, że na ten moment mamy 5 zupełnie różnych miejsc, nie? Także tak. Jest bardzo ciekawie. No i co, zapływamy? Myślę, że tutaj gdzieś, bo tam bliżej tej drugiej miejscówki nie ma sensu, a tutaj jest taka wnęka. No i jeszcze tam trochę dalej masz taką zatoczkę fajną, nie? Tak, gdzieś chyba albo ta druga. Mhm. Tutaj też coś rośnie, jakieś kwiatki podwodne. No tu też może być ciekawie. Widać, że to drzewo też dosyć daleko no sięga pewnie. 2,9 metra, nie? Do tej drobnicy swojej. 2,9 cały czas, ale tutaj mamy coś na dnie, jakąś roślinność. Roślinność, tutaj, no i też mogą być jakieś końcówki. Tutaj już nie, tu już jest fajnie. 2,8. 2,8. Zobaczymy tutaj. Bliżej tego brzegu. 2,8. 2,8. 2,7. No już tu pokazuje już mi jakąś roślinność na dnie. 2,4, tu już nie, tu już bardzo szybko wypłyca. Czyli tutaj, żeby bezpiecznie tak łowić, to trzeba by było na tych 2,8. Ale właśnie też wracając, sąsiedzi nam coś wspomnieli, że tak dużo z roślinności, a ja nie zauważyłem. Nie, to oni chyba nie widzieli dużo roślinności. Bo no nie ma, nie znaczy, ma. No moja nie. Strona no trochę było tej rdestnicy, no ale to tak naprawdę jakieś kępki. I większość skoszona już, nie? Tak, więc no nie wiem, no chyba, że nie widzimy tych miejscówek, co, o których mówili sąsiedzi, albo po prostu no... Nie, przesadzili troszkę, nie? No może nie łowią w takich miejscach i jeżeli trochę... Czekaj, sprawdzę jeszcze te drzewo, tak. Tutaj jest fajnie, na 2,8 metra jest fajnie, czysto. A czym bliżej brzegu, trochę roślinności mi pokazuje. Może na tej granicy warto, nie? No, położyć, nie? No, czyli właśnie na tych 2,8-2,7 metra. Wbijemy się w te drzewo. No, tu mamy 2,8 cały czas. 2,8. Zobaczymy, gdzie to drzewo tutaj się kończy. No 2,8, tu już jest drzewo, tu już leży drzewo pod nami, także... No tak, to też widać. Tu nawet o, jest taśma jakaś, chyba ktoś ma tutaj miejscówkę zaznaczoną. Albo miejscówka, bo to też może być jakaś stara granica, nie? Tak jak na drugim brzegu tam było. Też to są stare znaczniki tutaj. No tutaj, tu myślę, że bezpiecznie na sztywną mógłbym łowić. 2,8, 2,9 metra. Zobaczymy, płyniemy jeszcze tutaj na tą zatoczkę. I zdecydujemy, gdzie będzie moja trzecia miejscówka. Ekonomicznie. W końcu ekobajc, nie? Ty! Ja p***. Widzisz to? Widzisz to? Tyle ty masz tej żyłki na tym, na kiju, na uradku. Ja pierdzielę. No tu mogło być mniej, nie? Na którymś mam mniej, dużo mniej. To pewnie było na tym. Na beton trzeba z... Ja. No, na jednym miałem najmniej, to pewnie było na tym. No i akurat najdalsza wywózka. No,
Będzie trzeba przełożyć. Zobacz. Ładny kawałek, widzisz, no one po tym tarle. Dzieje się. Chyba spać pójdziemy. Nie, już teraz jest fajnie. Siemanko, jesteśmy po pierwszej nocy. Godzina pierwsza w nocy, pierwsze branie u mnie, druga w nocy u Piotrka. Efekt tej pierwszej nocy, trzy karpie wyciągnięte. Jeszcze jednego Piotrek ma w worku. Ogólnie cztery brania, jedna spinka była w trakcie holu. Oj. No i oto dwa takie. On się nagle obudził. Taki piękny dublecik z nocy, nie dały pospać, super noc, ciepło, pięknie, wypuszczamy rybki i pokazujemy moją rybkę z rana. Pierwsza doba mija, rozpoczynamy powoli drugą dobę. Pierwszą dobę rozpoczynamy bardzo udanie, bo o pierwszej w nocy udało się złowić pierwszego karpia na mojej środkowej wędce, na drugiej miejscówce, na najbardziej oddalonej. Później druga w nocy branie u Piotrka. Powiedz. Z której miejscówki? Branie z naszego brzegu, najpłytsza miejscówka, metr głębokości, ta najbardziej zamulona, tam z pół metra mułu. Dwa orzeszki podbite po papę, mój killer w tym roku. No i bardzo ładna rybka wylądowała na macie. Druga ryba u mnie i trzecia ogólnie o 7 rano około, myślę. To było z mojego najgłębszego miejsca, na drugiej stronie, tak z 1,60 m, 1,70 m myślę, tam gdzie kładliśmy na dosyć twardym. I tutaj bardzo ładna rybka, 15,5 kg. Zasypane było połówkami i całymi kulkami dużego kalibru 25 mm i na włosie pojedyncza 25 i taka ładna rybka wyjechała. Tak, rybka ładny brzuszek miała. Z tego co wiemy i dowiedzieliśmy się od opiekuna, tarło było już
tydzień, dwa tygodnie temu. Tak. Także ta rybka taka jest po rybka prostu. Rybka taka jest. Nie jesteśmy tutaj przed tarłem. Rybki już się wytarły. No ale naprawdę piękna ryba. Co musimy powiedzieć, że brania nie są jakieś takie energiczne, bardzo spałe. Ryby, tak, tak. Ryby też wbijają się od razu w zielsko, no i u ciebie to, to po prostu czekają w tym zielsku. My napływamy, wyrywamy te zielsko z tej żyłki i tak naprawdę zaraz rybę już mamy w podbieraku. Jeszcze trzeba dodać, że miałem drugie branie. Ryba się spięła w połowie holu. To też było w nocy. Także podsumowując szybko... No ja jeszcze miałem trzecią rybę, nie? No tak, podsumowując tą trzecią, tą pierwszą dobę, udało się złowić, no, pół godziny temu trzecią rybę, tak? Tak, akurat brałem prysznic. Dawid mnie woła, że branie i też z naszego brzegu, tam z tego metra głębokości, przy tych grążelach i rdesnicy. No i tak jak Dawid wspomniał, ryba owija się w rdesnicę, nie ma żadnego odjazdu, są tylko pojedyncze piki i tak naprawdę fajnie, bo ryba bardziej wychodzi. Napływamy, tak. Jest rdesnica, jest załamanie do środka wody, tą rdesnicę odczepiamy i chwila holu, ryby są takie jakieś ogłupione, one nawet za dużo nie szaleją, mimo że są na otwartej wodzie, mogłyby trochę powalczyć. I pakujemy ją do podbieraka i wracamy, nie? Myślę, że po tym tarle one jeszcze są zmęczone. Bardzo chociaż możliwe, ale chociaż nie widać po nich w sumie. Jak że... już jesteśmy tutaj przy brzegu i chcemy rybę wyjąć z podbierakiem na matę, dopiero, to wtedy tak. Szaleje, nie? Wtedy dostaje tak, energii. Bo ona nie wiedziała do końca, co się zadziało, że my ją wyciągnęliśmy, nie? Tak, tak, dokładnie. Także co? Wynik 4 karpie, 5 brań. I co? Wędki mamy... Wszystkie dobrze wywiezione. Czekamy na deszcz, na burzę. Tak prognozują, ale co będzie, no to czas pokaże, bo już jakiś czas temu miał zacząć padać, a na razie dalej się na nic, to nie zapowiada. Wiatr się uspokoił znowu, no chociaż chmury no niby są, ale co będzie, to będzie. Tak, także my gotowi, czekamy na kolejne odjazdy i mamy nadzieję, że widzimy się z kolejnymi rybami przy macie. Witamy po drugiej nocy. Noc bardzo intensywna. Udało nam się wypracować 4 brania, 4 karpie na macie, 3 u Piotrka, 1 u mnie. Wszystko zaczęło się również o godzinie 1 w nocy. Później druga, trzecia, 5:30. No i takim efektem kończymy tę noc. Zaczynamy trzecią dobę niedługo. Pogoda się zmieniła troszkę, dzisiaj wieje, popadało. Mamy nadzieję, że rybki również będą współpracowały tak jak współpracują dotychczas. Do następnego.
ochotę? Cześć wszystkim. Na początku filmu pokazaliśmy z Dawidem, jak szukam miejsc, czym się kieruję i gdzie kładę swoje zestawy na wodzie takiej jak tutaj. Szczegółowo powiedzieliśmy o mniej więcej głębokościach, o charakterystyce dna, jak to wygląda z mojej perspektywy. Teraz chciałbym pokazać, na jakie przypony tutaj łowię. Może zacznę od miejscówki z naszego brzegu, która dała mi już 3 ryby. Mamy tutaj materiał miękki. Są to 2 orzechy z pop-upem. Mogę powiedzieć, że to jest mój killer w tym roku. Na dnie prezentuje się to tak, że pop-up unosi te 2 orzechy. Przypon ten znajduje się na miejscówce o tym głębokim mule, co wcześniej wspominałem. Także tym bardziej tutaj celem było właśnie zastosowanie takiego zabiegu. No i sprawdza się to. Rybki pięknie wychodzą. Odbijają od razu też na otwartą wodę, także nie ma problemów z ich wyciągnięciem. I tak jak wcześniej wspomniałem, 3 ryby na ten zestaw już udało się wyciągnąć. Drugi przypon to klasyczny węzeł bez węzła z dużą przynętą. Jest to kulka Wild Krill od Carp Gravity. Rozmiar 25 mm, typowy leżak, tutaj nie ma żadnego uniesienia, kulka leży, zasypana miejscówka to ta najgłębsza, co jest naprzeciwko naszego namiotu i tak naprawdę tutaj są tylko połówki takich kulek i całe kulki, nie za dużo. Tylko taka frakcja i na ten zestaw wyciągnąłem tą póki co największą rybę, 15,5 kg. Ostatnim zestawem, w sumie nie wiem jak go nazwać, jest to tak jakby Roni Rig, ale służy mi do również leżących przynęt. Są to 2 kulki tonące z Zouza. Też tak to się prezentuje na dnie, tutaj też nie ma żadnego uniesienia. Miejscówka blisko tego połączenia tutaj, gdzie pływaliśmy i też pokazywałem, że będę kładł na granicy mułu z twardym. Miejscówka obsypana samymi kulkami tonącymi i położone 2 kulki zołzy, tak jak wcześniej wspomniałem, i miejscówka, która przez dobę nie dawała ryby, dzisiaj w nocy odpaliła, o 2 w nocy dała pierwszą rybę, wywieźliśmy od razu i o 5:30 dała kolejną. 3 przypony gotowe, za chwilę zrobimy wywózkę na świeżo, tutaj troszeczkę łabędzie poprzestawiały mi zestawy, także chcę być pewien, że na noc są dobrze położone. Także za chwilę bierzemy się do pracy, wiatr ucicha i walczymy dalej o kolejne piękne ryby z Mississippi. Pozdrawiam.
czwartek, godzina 20. Od ostatniej ryby do teraz można powiedzieć, że nie wydarzyło się nic. W środę ostatni karp Piotrka. Później przez cały dzień padał deszcz, wiało mocno. Mieliśmy nadzieję, że ta zmiana pogody przyniesie nam jeszcze więcej brań, jakieś ryby. Niestety ta zmiana pogody kompletnie nic nie przyniosła. Poza tym, że miałem dzisiaj około godziny 16 rybę z prawej wędki. Niestety podczas holu weszła w zaczepy i ryba została stracona. Całą noc poprzednią przespaliśmy. Dzisiaj cały dzień przesiedzieliśmy sobie na pomoście, bo była ładna pogoda, świeciło słoneczko. I to na tyle. Zostały niecałe 3 noce. 3 niecałe doby przed nami. Zmieniliśmy dzisiaj po jednej miejscówce. Piotrek na prawej wędce przeniósł się troszkę w lewo. Niecałe 10 metrów. Podobna miejscówka. Ja przeniosłem się lewym zestawem bardziej na środek wody, na 3,2 metra. I co? Na razie takie zmiany. Zobaczymy, co przyniesie ta noc. Jutro znowu zmiana pogody, bo ma cały dzień prawie że padać. I liczymy, że tej nocy coś się wydarzy. Jeżeli tej nocy nic się nie wydarzy, no to myślę, że jutro dalej będziemy kombinować. Jeżeli przez cały dzień będzie tak, jak się zapowiada, no to myślę, że powoli coś pozmieniamy. Lub nie pozmieniamy. No jesteśmy zaskoczeni, bo zazwyczaj jak jest upalna pogoda i przychodzi ochłodzenie i deszcz, to brania się zaczynają. A tutaj było w sumie odwrotna sytuacja. Przyjechaliśmy, były upały, brania były, przyszła zmiana pogody, no i tak się baliśmy tego, że może te brania odciąć. No i faktycznie tak się stało, nie? Tak, bo półtora doby jesteśmy bez ryby. No dzisiaj jedna ryba stracona, no ale... No jakiś kontakt był, nie? No ale widać, że to żerowanie takie intensywne się skończyło. No i dzisiaj tak liczymy, tak jak Dawid mówił, no znowu cały dzień było ładnie, słonecznie, teraz się znowu uspokoiło kompletnie, noc ma być ciepła, około 15-16 stopni. Liczymy na tą nockę. No liczymy na tą nockę, tak, zestawy mamy dobrze wywiezione, wszystko jest ładnie położone, jesteśmy zadowoleni z wywózki. Wszystko się udało tak, jak chcieliśmy. Już teraz wiemy, że trzeba przewozić codziennie, bo po kulkach nie zostaje prawie nic. Tak, popapy mocno obgryzione, kulek nie ma. Kulki tonące też, albo ich nie ma, albo po prostu jest pół kulki. Także teraz jak nie mieliśmy brań, no to już wiemy, że jednak trzeba 2 doby, to za długo. Więc tak. Jeżeli nic się nie wydarzy, no to jutro też będziemy wywozić na świeżo. U mnie też tak się trochę psocą łabędzie, muszę poprawiać ten jeden zestaw, który daje mi najwięcej brań, bo w ciągu dnia one sobie tam skubią i no dla pewności po prostu poprawiam świeży przypon, trochę dosypuję, bo wiadomo, coś zawsze wyjedzą. No i co, no jesteśmy pełni nadziei, będzie dobrze. Tak, możemy jeszcze dodać, że nie ma żadnych spławów. Żadnych oznak. Ale to od samego początku. Tak, no z samego początku nic nie możemy wypatrzeć, tak? Nie możemy iść za tą rybą jakkolwiek. No nie ma nic na wodzie. Żadnych spławów, żadnych bąbli, nic nie widać. No ale tak jak Piotrek mówi, jak przyjechaliśmy, też tak było. A brania były, nie? Także mamy nadzieję, że po prostu ta ryba wróci w te miejsca, w których była na początku. I brania powrócą, tak? 3 nocki przed nami, jest to bardzo dużo czasu. 1-2 doby może bardzo dużo zmienić, tak? Pewnie. Także powoli szykujemy się do nocy i miejmy nadzieję, że widzimy się rano przy macie. Uwaga. Nie.
się czuje jeziorsko. Jesteśmy pod nim. Cofnij trochę. Dobra, no dobra, zobacz co tu się dzieje. No jest, jest, gdzieś jest. Go podebrać. O kurwa. Co? O! Jest. Nieźle. Daj wędkę. Wygrzeb sobie to takie zielsko, żeby z tym. Dzięki. No tego zielsko to odk***nie. Piątek, poranek, godzina 9 rano. Wczoraj przy wieczornym podsumowaniu mówiłem, że mam nadzieję, że widzimy się przy macie. No i tak się dzieje. O godzinie 9 rano na środkowej wędce odjechał taki piękny karpik. Mamy jeszcze jednego w worku. Chwilę po 10 odjechała druga wędka. Cała noc przespana. No i wzorowo rano, prawie że do kawki, wpadły dwa karpie. Zostały równe dwie doby. Także mamy nadzieję, że powoli zacznie się ruszać i dołowimy jeszcze kilka pięknych karpi. Także wypuszczamy, pokazujemy drugiego i zobaczymy, co te ostatnie dwie doby nam przyniosą. Do zobaczenia. Jesteśmy po ostatniej dobie naszej wspaniałej zasiadki nad pięknym jeziorem Studniczka. Przez ostatnie trzy noce u mnie kompletnie odcięło brania. Poszedłem wabank, w ostatnią przewózkę trzy kije zmieniłem
trzy nowe miejscówki, zmniejszyłem przynęty, założyłem pop-upy, pojedyncze orzeszki ze sztuczną kukurydzą i o 23 oraz o 2 w nocy udało mi się wyholować dwie już chyba ostatnie ryby naszej zasiadki. Chciałbym je teraz pokazać. Ja dodam szybko, że również miałem jedno branie. Wypłynęliśmy o 5 po rybę. Rybę holowaliśmy, była już blisko pontonu, blisko podbieraka, no i niestety ryba się spięła. Piotrek zaliczył 13 brań, 13 ryb, bez żadnej spinki. Ja zaliczyłem 7 brań, 4 ryby wyholowałem, także tak to wygląda. Piękne ryby, piękne hole, piękne miejsce, piękna tygodniowa zasiadka. Jeszcze co prawda zestawy w wodzie, ale myślę, że w ciągu godziny będziemy już spakowani i wracamy do domu ładować baterie, planować kolejne zasiadki. Coś jeszcze chcesz dodać? Wszystko. Chcę podziękować. Pamiętajcie, śledźcie nasze media społecznościowe, przede wszystkim Dawida, TikTok, Facebook, YouTube. U mnie możecie wejść na Insta, Piotr Łowiński, Łowik Karpiarz. Tam będziecie wiedzieli też trochę więcej, jak nie jesteśmy razem. Także co? Dzięki Dawid. Również Tobie dziękuję. Do zobaczenia we wrześniu. Tak jest, we wrześniu widzimy się na Krzywku. Czteroosobowa ekipa, dwa stanowiska, tygodniowa zasiadka. Mazury na nas czekają. Będzie ekstra. Dzięki, pozdro. Hej. Halo, 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 nie odchodźcie jeszcze od monitorów. Tak jak mówiłem, wędki mam w wodzie. Spodziewałem się, nie spodziewałem się, ale wędka odjechała podczas składania całego majdanu. Schodzę z górki, Piotrek krzyczy, masz branie. Szybko wskakujemy na ponton. Udało się rybkę wyjąć. Też dodam, że wczoraj na jednej wędce założyłem pop-upa, tak samo jak Piotrek. I na tego pop-upa udało się złowić takiego pięknego maluszka. I jeszcze małe sprostowanie na koniec. Wypracowaliśmy 14 brań, 9 karpi złowił Piotrek, 5 ja, 3 spinki i tak to wygląda. Raczej już się nie zobaczymy, także wypuszczamy tą rybkę, pakujemy się dalej i do następnego. Siemanko!